I dziś pokażemy wam, jak to wygląda. Tak, kto w kim jest i kim bywa. Tak. Jak wygląda. Hej, witajcie. Cześć. W naszym społeczeństwie panuje mnóstwo przekonań, opinii, takich stereotypów na temat tego, jak powinien wyglądać prawdziwy facet. Co prawda, no, nikt nie poda definicji prawdziwego faceta. Takich typów faceta oczywiście jest wiele. Od przypakowanego macho do loverasa, poprzez metroseksualnego brodacza. Bądź tak, też, no, takiego typowego normalnego, tak? Ale właśnie, a jak wygląda ten normalny facet? I dzisiaj pokażemy wam, że nie ma jednego typa faceta, tylko każdego po trochu jest w nas. Dokładnie, a nawet o tym nie wiemy. Łapiemy się dopiero, ty, zobacz jak ty wyglądasz. Co tutaj nie wymyślą, no? Trzeba codziennie patrzeć, co chwila coś nowego, no. I jak te bawki mają nosić, o, buty takie, buty srakie, o, taki makijaż, taki... Nie wiem, ja powiem ci, że... problem mają te bawki, o. Jakaś laska, o, tu szminka, tu szpara między rzębami, o, widzisz, o. Kto tak się ubierze? Co to jest? Co to jest? Kowbojka, o, szminę w usta. O, kimono. Karol! Karol, chodź! Gdzie ty jesteś? Karol! Karol, gdzie, co ty robisz? Ojeju, nie dadzą mi chwili prywatności. Chciałem być sam. Tak, rozumiesz, tutaj siły na zamiary. Jeżeli możesz. Ira! Dawaj, Ewa! A, Teo! I trzy! No, jeszcze pięć! Dajesz! Dajesz! Cztery! Jeszcze trzy! Dasz radę! Wol się! Dwie! Jeszcze dwie! No, dawaj! 98 99 100 Nie chcę naprawdę. A dobre takie piwo po pracy sobie walnąć. A ty nie pijesz? Co ty te swoje drinki będziesz? Pamiętasz? Wtedy na wakacje? Tę plażę? Pamiętasz? Po co ci tyle butów? Ale ja lubię buty. Tylko nie wiem, które mam nałożyć. Bo zobacz, do krótkich spodenek na przykład takie, do dżinsików będą pasowały te, a jak chcę pójść na spacer szybki, to będą pasowały te. I do eleganckich wizytacji. Nie mam eleganckich butów. No pewnie, jeszcze eleganckie pewnie, będziesz potrzebował kupić. Nie będę, bo ja nie chodzę nigdzie. Ja to tak sportowo jestem. No ja na przykład nie mam tego problemu co ty, bo zobacz, mam jedne buty eleganckie, drugie. I adidasy, i koniec butów! Po co tyle butów? Po co 50 par? Ale czy masz jakieś ładne? No sorry, to nie są ładne. No ładne, ale pójdziesz tym wszędzie, w dresie? No to mam, po to punki mam. Punki? Prawda, o, o, takie o, ale ja się przyzwyczajam się do butów i o. A, wiesz co, tych twoich punków to nawet pan, przepraszam, biedny by już nie chciał, wiesz? Obrażasz moje buty. Gdzie podłóżko? Kto tam będzie sprzątał? No już, no. No pod łóżkiem, no przy balkonie zamiecione. No zobacz, tu już przedarty stół. O masakra. Tutaj o. Chyba sobie kpisz. Wiesz, jak ja bardzo lubię sprzątać. Ale co mnie to interesuje? No ale sprzątałem, no nie ma. Czysto, czysto, nie ma kurzu. Był kurz, nie ma, jest, no nie ma, Jezu, jest, nie ma. Wiecznie muszę po tobie poprawiać. No, coś, ktoś po kimś musi... Ktoś po kimś. W domu mamy takie coś jak odkurzacz. To odkurzy i wszystko posprząta, tak? A nie jak ty pyk, 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 pozamiatasz. Pozamiatasz to możesz, wiesz co? Żwirek po kocie. A jak już wszystko ładnie odkurzysz, to teraz zapierniczasz z mopem. Ma być na glans. Ja te mam lizać. Jest z podłogi, wiesz? Nałóż się w końcu. A do czyszczenia stołów jest takie urządzenie. Cik, cik, cik. Szmatka. A nie ręką. Ręką
pomożesz?